Mirakulia. Do wspólnej walki z przerażającym niszczycielem Biedronka i Czarny Kot wezwali swoich nowych pomocników Rudą Piskę i Smartelnika. Oby nasi bohaterowie szybko uporali się z przeciwnikiem. Walka z niszczycielem robi się coraz bardziej zaciekła. O nie! Najważniejszy paryski symbol właśnie się wali przez działania złoczyńcy. O, co za żenada? Beze mnie w drużynie są żałośni. Totalnie żałośni. Chodź, Biedronko, potrzebujesz wsparcia. Wezwij na pomoc Chloe. Tak, wybacz. Wezwij na pomoc królową pszczół. Majuro, Biedronka i Czarny Kot mają kłopoty. Chloe już czeka na dachu, zresztą tak jak zawsze. Świetnie. Zaczekajmy, aż zjawi się Biedronka z Miraculum, pszczoły w ręku. Biedronka przywołuje szczęśliwy traf i dostaje gumową kaczuszkę? Co ona ma z nią zrobić? Skoro Czarny Kot, Ruda Kitka, pancernik... No dalej, na co jeszcze czekasz? Potrzebujesz mnie? Tak jest, oczywiście. Genialnie. Biedronka znowu wygrywa. Zwyciężyła z pomocą wszystkich swoich super przyjaciół. Wszystkich? Wszystkich? A królowa pszczół to co? To bardzo niefajne. Oj, ty nic nie rozumiesz. Biedronka mnie wzywa tylko, gdy ma bardzo trudnych przeciwników. Tak, jasne. Waze, chowaj skorupę! Trix, odpoczynek. I pamiętajcie, nikt nie może wiedzieć, kim jesteście. Oprócz nas oczywiście. Dzięki, do następnego razu! Nie rozmawiałaś z nią, tak? Współpraca z Chloe jest niebezpieczna. Wszyscy wiedzą, że jest królową pszczół. Wie o tym nawet sam władca ciem. Może zastawić pułapkę. Dlatego nasza tożsamość musi pozostać sekretem. A sekretami z nikim nie wolno się dzielić. Tak, tak, pamiętam. Ale Chloe chyba nie wie, że zakończyła karierę pszczoły. Racja, nie miałam czasu jej powiedzieć i... Dzisiaj też nie zdążę, kończy mi się już czas! Kropeczko, obiecaj, że z nią porozmawiasz. Po prostu tak wypada. Tak, jasne. Chloe musi znów zmienić się w królową pszczół. Nadal rozważasz zawarcie z nią układu? Obawiam się, że Biedronka nie chce dawać Chloe Miraculum pszczoły. Ostatnio jest bardzo ostrożna. A zatem sprawię, żeby Chloe ją do tego zmusiła. Muszę tylko spowodować, by straciła wiarę w Biedronkę i uległa złości, a wtedy Akuma ją dopadnie. Może najwyższy czas wykorzystać psychologiczny talent Lily Rossi. Doskonały pomysł, moja droga. Bardzo panu dziękuję za okazane zaufanie. To dla mnie zaszczyt, że mogę chronić Adriana. Ale martwią mnie ci ludzie wokół niego. Pański syn zasługuje na lepszego przyjaciela niż ten Nino. Nie mówiąc już o wszystkich dziewczynach, które się do niego wdzięczą. Najgorsza jest ta oferma Marinette i snopka Chloe. Ciągle chwali się, że jest królową pszczół. Ale Adrian ma w nosie je wszystkie. Jest taki idealny. Sądzę, że Adrian nie jest obojętny wobec Chloe. Łączy ich przyjaźń jeszcze z czasów piaskownicy. Takiej relacji nikt nie umie zrujnować. Dziękuję, Lila. Widzimy się jutro. Tak, do zobaczenia. Jestem przekonany, że ta młoda osóbka pomoże nam wdrożyć nasz wielki plan.